Idę sobie na TikToka pooglądać. Albo czekajcie, co jeszcze mogę robić? Myślę, co mogę jeszcze robić. Myślę właśnie. Siema, Nero, taki raz. Przerwy, piątek mnie odpala, ale z tobą połaź po wawie? No to git. No to ja będę streamować i tyle. Nie chcę zrobić przerwy, jak potrzebuję, to sobie niech zrobi przerwę. Zresztą nie miał zbytnio długiej przerwy w swojej karierze chyba, więc... A jeśli miał, to siema. Lubelskim? No, słyszałem. Już myślałem, że to kurwa serio chłopce lata. Chyba odgadły wątki. No to ja je wyzywałem. Cenzury? Jo. Dobra, idziemy na... Idziemy co coś innego porobić. Nie, idziemy na TikToka jednak. Na tym YouTube nic nie ma. Ale trzeba jakiś... zmienić ten. Bo to jest jakiś lolowy TikTok. Czekajcie. Trzeba zmienić TikToka. Zalogować się na inny. Może to. 슬픈 동화 속에 구름 타고 멀리 나가는 저 요정들의 슬픈 이야기처럼 들어가 trzeba ten nowe konto i teraz tak trzeba wygenerować sobie algorytm. Dzień dobry, ale bez piwa, dobra? Dzień dobry. Dzień dobry, bez piwka. Bez piwka, więc zerujemy. Zerujemy. No bo ja już, nie, ja już za dużo jeżdżę. Nie, każdy tak mówi. Nie da się wsiąść do przodu. Dobra, to chujowe. Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją, ogromną ilość pytań kierowanych do mnie i tym, że zajmuję się tutaj technologiami, kilka słów. Po pierwsze i najważniejsze, nie panikujemy. Po drugie, najważniejsze, w tym momencie ani polski rząd, ani Pentagon nie przekaże nam żadnych konkretnych informacji, ponieważ trwa analiza danych satelitarnych z tak zwanych satelit szpiegowskich, które pozwolą ocenić, czy rzeczywiście doszło do ataku rakietowego, czy był on intencjonalny, czy nie, jaka była trajektoria lotu takiej rakiety. W związku z tym czekamy i opieramy się na danych. Już rano na makeway.pl szczegółowa analiza, która pokaże Wam, jak wiele w tej sytuacji pokażą nam dane satelitarne, czyli dane rzetelne, których nie da się sfałszować i którymi zarówno USA, jak i polski rząd dysponuje. Krótko i na temat. W tym momencie bardzo mało wiemy, w związku z tym nie hipotetyzujemy, nie spekulujemy. Jak się nazywasz? Michał Tanemowicz. Czekaj, jak tam projektu pierwszaku?
twój najgorszy podryw? No sam jest z takim chłopakiem na Snapchacie i się mnie właśnie zapytał, na jakim kierunku jestem. Ja mu powiedziałam, że na turystyce. I on tak pisze i on, słuchaj, możesz mi zrobić mapę po swoim ciele. Jakiś facet szedł i po prostu powiedział, ej laska, podpaska ci się trzaska. Coś takiego. No cóż, no spotkałam się z chłopakiem, a on potem do mnie nagle z pytaniem, lubisz się całować? A ja taka w szoku, a on do mnie z językiem. Chodziłam przez pasy, na środku pasów mnie zaczepił jakiś typu. Zaczął się do mnie drzeć, jak mam na imię i czy ja mu mogę powiedzieć to imię. A ja mu powiedziałam, że nie, bo jeszcze coś tam do mnie krzyczał, ale ja uciekłam. Twój najgorszy podryw. Zajebista historia, laska. Nie kumają chyba niektóre pytania. Przestań mnie kurwa tyrpać. Zabijmy tę łapę z mojej Najgorsza dół. Randka typiara mówi, no zaczepił mnie chłop na ulicy, na pasach, że chciał się do mnie drzeć i zapytać o imię. Kurwa, no, typiary nieźle są odklejone. Właśnie szukam nowego mieszkania w Tajlandii i jak sami zaraz zobaczycie, ceny oraz jakość tego, co można dostać w Bangkoku, sprawią, że będziecie chcieli tu zamieszkać. Więc tak, obecnie mieszkam w ścisłym centrum, jednak planuję przenieść się nieco dalej. Dosłownie 4 stacje metra, czyli plus minus 10 minut i docieramy do Onnut. To właśnie tutaj będziemy oglądać dzisiejsze mieszkania. Wysoki, nowoczesny budynek z 2021 roku. O częściach wspólnych opowiem później, bo najpierw czas na mieszkania. Pierwsze na 28 piętrze. 35 metrów z dwoma pokojami i widokiem na całe miasto. 2200 zł za miesiąc. Drugie na 36 piętrze. Nieco mniejsze, bo 28 metrów z osobną kuchnią i sypialnią za 1800 zł. W Tajlandii mieszkania nie są najważniejsze, bo liczą się części wspólne. A tutaj jest naprawdę nieźle. Siłownia, na której znajdziemy ring bokserski, basen z widokiem na całe miasto położone na 37 piętrze, niesamowity coworking, czy dach dostosowany do potrzeb mieszkańców. Jak na takie ceny brzmi to jak bajka. Właśnie szukam nowego mieszkania w Tajlandii i jak sam... Ty nieźle, co? Sami zaraz zobaczycie ceny oraz jakość tego, co można dostać. Tylko, że tam się mało zarabia, nie? Mało się tam zarabia chyba. Ale w sumie jak się zarabia przez neta, to spoko. Ale do Tajlandii trzeba mieć wizę? Witam was kochani. Dzisiaj zrobimy sobie hot doga. Oznaczaliście mnie pod chyba z milion razy, więc znalazłam to i zrobimy sobie test. Kupiłam to i jestem święcie przekonana, że to nie... Hej, według ankiety, którą przeprowadziłam na Instagramie, aż 70% odpowiadających kobiet nigdy nie osiągnęło squirtingu podczas stymulacji palcami. Tak bardzo bawi, kurwa, jak to się mówi, poprawność polityczna, że to kurwa, na TikToku jest najbardziej spierdolona poprawność polityczna, jaką widziałem, to dosłownie. Być może na Polskę spadła właśnie pierwsza rosyjska rakieta. W miejscowości Przewodów, w powiecie chrubieszowskim na wschodzie naszego kraju, nie żyją dwie osoby, a tak wygląda lej. Być może właśnie po rosyjskiej rakiecie. Sprawę badają specjaliści. Macie dosyć kłam. Ty miałaś kurwa dobre żony? Ty kurwo! Klasik. Zajdziesz mi też! Kurwo!
to będzie lepiej. W polskim raju, gdzie słońce jebie po oczach, a śnieg po nosach. Takiego zwrotu akcji nikt się nie spodziewał. Jedna z uczestniczek obdarowała Tomasza Wenerą. Czyżby to była Anastazja, Hanka czy też kamerzysta Bartosz? Tego dowiemy się już wkrótce. Kurwa, złamałabym piszczel. Nazywam się Claudia Del Dursi, witam w Hotel Paradise. Nie oglądam. Ale tu jest zajebiście w środku! Tylko trochę jebie i trochę dużo przycisków. O, ktoś do mnie dzwoni. Halo? Gdzie jesteś, mopecie? Jeżdżę sobie czołgiem. Hehe, śmieszne. Mamuśka mówi, że w tej chwili masz być w domu. No już prawie jestem. Wyjrzyj przez okno. Po co? No właśnie przyjechałem pod dom! Ta, ciekawe czym. O kurwa. No i co teraz w Farmazonie? Skąd ty to wziąłeś? Nasz dziadek miał to w szopie. Jakim cudem, jak to działa w ogóle? Tego nie wiem, ale jak jadę, to wszyscy z drogi uciekają. Gdzie jest w ogóle moje auto? Melka, no już zostaw to mięso. Zjedz chociaż żelki i Pewnego dnia wstałem i stwierdziłem, że jadę do Kijowa zobaczyć, jak wygląda miasto podczas wojny. Zakupiłem bilet w internecie. Koszt biletu to 260 zł. Podróż miał płakać za chwilę. Granicę przeszliśmy bezproblemowo. Gdy wjechaliśmy do Ukrainy, trwała godzina policyjna. Wszędzie było ciemno, latarnie były zgaszone. W drodze do Kijowa mieliśmy parę razy kontrolę wojskową. Sprawdzali oni nasze dokumenty i cel podróży. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Pewnego dnia... Chuj jechać do Kijowa? Wstałem i stwierdziłem, że jadę do Kijowa zobaczyć, jak wygląda miasto podczas... Żeby tylko zobaczyć miasto. Buba! Przestań, że cię klepnę. Klepnę po prostu. Buba! Przestań, Marcin. No to jest ta. Byłam przekonana, że jak wrócę... To jest ta, co kurwa, że... Że nie jest tak źle. Kurwa, fajnie. Mam przekaz dla wszystkich, którzy walą nałogowo energetyki. No ładna! Ej! Co się działa? O kurwa! To jest plejak bez tego, bez CD-ROMu. Nie ma, nie? Kurwa mać, co ja kupiłem? Ja pierdolę. Teraz to się zgrzałem. Konsola bez napędu płyt, napisane jak byk. Ja pierdolę. Jakiś czas temu w klubie ktoś dosypał nam do drinka pigułkę wodą. Chcę to powiedzieć ku przestrodze, bo wiem, że wiele kobiet miał podobną sytuację. Czy narysuję Kerfusia? No kurwa, oczywiście, że tak. Potrzebny mi karton, pędzle i ołówki. No i zapomniałabym o najważniejszym. Że ci się podoba, jeżeli stwierdzisz, że chujowy do jednej z osób i wyślę jej Kerfusia. I będziecie mogli sobie dotykać się albo powiesić nad łóżkiem. Miau. Ukraina, co pokazuje. Jakbym miała podsumować kluczowy sukces do szczęśliwego związku, to byłoby to mniej narzekania, więcej... Tak, zaraz to rozpracujemy. Ojej, Ania, ale jak to tak? Okej, załóżmy, że już macie ten związek i się dopasowaliście. Wszystkie cztery podstawowe aspekty do dobrego dopasowania zostały spełnione. Żyjecie ze szczęśliwie, ale coś nie gra. Dlaczego coś nie gra? Bo za dużo narzekacie. Dlaczego coś nie gra? Bo za dużo skupiacie się na problemie. Mniej narzekania, więcej hmm? Tu nie chodzi o to, żeby było więcej hmm. Tylko chodzi o to, żeby było po prostu więcej pozytywnych momentów, więcej skupiania się na pozytywnych momentach i więcej wyciągania pozytywnych momentów, więcej rozmawiania o pozytywnych momentach. Więcej podkreślania pozytywnych momentów. A może po prostu, kurwa, nie wchodzi w związek z byle jaką napotkaną osobą, tylko, kurwa, z osobą, z którą się dogadujesz, a nie, kurwa, próbujesz tworzyć związek na siłę. Kurwa, umens. Bo skoro, kurwa, narzekacie i coś wam, kurwa, się nie podoba i tak dalej, to, kurwa, zmieńcie osobę, kurwa, może. Może ten. Czekaj, sprawdzam. Co to? A jak wysoko podciągacie skarpety? Bo ja na przykład mam tak, że jak byłem młody, to nie chciałem podciągnąć wysoko skarpet, bo mi się to kojarzyło z wieśniactwem, nie? No. Ale mój stary zawsze podciągał skarpety. Wydawało mi się, że stary tak wysoko podciąga skarpety, że on kurwa ma golf po szyję podciągnięty. A jak wysoko podciągacie skarpety? Ale bo ja na przykład... Widziałem tego TikToka.
All right, your total's gonna be $12.33. Okay, let me just get my change out. Are you paying with all change today? Yes, ma'am. That's the best I can do. This is gonna take a really long time. Dobra, kurwa. Sztuczka psychologiczna, która uzależni każdego od ciebie. Dobra. Ostrożnie, to jest niezwykle potężne. Według Tony'ego Robbinsa tnieje 6 podstawowych ludzkich potrzeb. Czy cokolwiek w naszym życiu spełnia chociaż 3 z nich, uzależniamy się od tego. Wyobraź sobie, że spełniasz 4, 5 albo nawet 6 potrzeb swojej sympatii. Będzie mieć na twoim punkcie obsesję. Więc podzielmy to. Pierwsze to pewność. To znaczy, że jesteś dla człowieka wsparciem, że zawsze można na ciebie liczyć, bo jesteś taką bezpieczną przystanią. Drugie to różnorodność. Dajesz odrobinę pikanterii, jesteś spontaniczny i nieprzewidywalny. Trzecie to znaczenie. Sprawiasz, że ludzie czują się przy tobie ważni, doceniani, komplementuje. Ty, to ja na razie, nie? Często mówię, że jesteście kurwami. Więc przez to czujecie się wyjątkowo. Też ich przez co czują się wyjątkowo. Czwarte to miłość i połączenie. To fizyczne, psychiczne, emocjonalne. Kurwa, miłość i połączenie. Przecież to nie, miłość i istnienie, a połączenia to tylko na Tinderze są. Fizyczne i psychiczne? Fizyczne może tak. Psychiczne nie do końca. Emocjonalne. To znaczy połączenie fizyczne i psychiczne, emocjonalne. Piąte to wzrost. Ludzie rosną i wzrost też są zajebisy. Ludzie rosną i ewoluują. Ewoluują w twojej obecności. Stają się lepszą wersją ciebie, dlatego że dopychasz ich do spełniania ich celów. I szóste to wkład. To znaczy... co to ma do rzeczy? Ludzie rosną i ewoluują w twojej obecności. Stają się lepszą wersją siebie, dlatego że dopychasz ich do spełnienia ich celów. Co ma kurwa wzrost do dopychania ludzi do celu? What? Jakie pierdolenie to jest. Celów. I szóste to wkład. To znaczy, że dajesz... Wkład, czyli pieniądze. Dajesz wartość ich życia, ale pozwalasz też im dać wartość do swojego życia. Kaska, zadupcie. Dajesz wartość w ich życie, ale pozwalasz też im dać wartość do swojego życia. Sztuczka psychologiczna. Natalia, pojawia się wiele głosów, że twoi fani, no ale nie tylko twoi, bo też osoby, które obserwują Marcina, są zmartwieni tym, jak widzą pewne szoty, jak on się zachowuje wobec ciebie, jakie słowa padają. Jak ty byś się do tego odniosła? My z Marcinem mamy może bardziej specyficzną relację niż większość takich normalnych związków. Mamy do siebie dość duży dystans. Marcin jest bardzo taką sarkastyczną osobą. Jakby ktoś go poznał prywatnie, to by kurwa, ja uważam, że mają właśnie zajebistą relację. On nam ciśnie, ona się nie obraza, jest zajebiście, kurwa. Boże, te dzieci kurwa z TikToka tak ciągle narzekają. Zobaczcie. Jak ja widzę, kurwa, o Jezu, jak on się odzywa do tej nacji, ja się dziwię, że ona z nim jest. Kurwa, dzieci z TikToka, kurwa, tacy delikatni. Tak do tyłu wcisk. Jak byś powiedział po angielsku? Napiszę do ciebie później. I will message later. I will send message to late, albo nie. I will text you later. Ale message. I will message albo text. 5 seconds. Większość Polaków powie I will write to you later. Albo coś w tym stylu. Najważniejsze na Insta, mogę naprawdę tobie pomóc. Jestem rezesem jak ty i możesz być zaskoczony, myślę, że pozytywnie do moich rozwiązań.
Dobra, Anna. Want you to stop Prawda. Using the word right. Wiesz, co to znaczy write? In English, writing means like writing a letter, pisać list. You're not writing to anyone later. Yes. Really, what you should be saying is, I'll message you later. We communicate using messages and we message each other, okay? I will message you Nie later. Man. And if you want to get even more specific... O, dobrze? O, widzisz? You should using we message. Communicate using... Ha, i co dobrze, kurwy, powiedziałem. I will message you later. So, we communicate using messages and we message each other, okay? I co? I co? I co? I will message you later. Kurwa. And if you want to get even more specific, you can say, I will email you later. I will text you later. Oh, text you later. I will test, snap widzicie? You later. I will WhatsApp you later. Yes, we can use the names of each application and platform as czasowniki. Yes. As czasowniki. Co wy tu robicie? Dziewczyny? Dzień dobry panowie, pytanie mam. Telewizja HWDP. Piotr Biedka się kłania. Czy wiedzieliście, że Sprite może zamienić się w zielonego glutka? No, ja też nie, dlatego będziemy to testować. No dobra, tutaj chyba nie ma nic skomplikowanego, po prostu nalewamy Sprite'a na patelnię. Zaczęły dziać się dziwne rzeczy, tu coś zrobiło się zielone. Okej, działa. Czy wiedzieli... Myślałeś, że już nie przyjdę, co? Właśnie wręcz przeciwnie. To co, kochani, zaczynamy, tak? Pewnie. Wszyscy gotowi? No jasne, każdy chce zobaczyć, jak się ośmieszasz. Ej, ale to może być ciekawe. Otóż to. Właśnie. Dawaj Jezu, dobra. Ta gra aktorska mnie tak wyspierdala. Wszyscy pewnie słyszeli, że, bo cały czas jest to powtarzane, że Ziemia jest kulą, tak? Że jest kulą, która wraz z innymi planetami krąży wokół Słońca, bla, 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 bla. I ten TikTok i dzisiaj chciałem wam wszystkim powiedzieć, że jest inaczej. Ziemia tak naprawdę jest płaska. No chyba masz płaskie zwoje mózgowe. Cicho, nie przeszkadzaj. Właśnie. Sarunia, wiem, że jest uwierzyć ciężko komuś na słowo. Płaskoziemca! Przygotowałem to coś, boi. Co niepodważalnie zaświadczy o tym, że Ziemia jest jednak płaska. Mhm. Tym czymś będzie moja poziomica. No, że co? No, że właśnie to. Zobacz. Chodź bliżej. Chodźcie w ogóle wszyscy bliżej, bo nie będziecie nic widzieć. No, proszę... Co chcesz tym udowodnić? No to, że Ziemia jest płaska. Yes? Ale no chyba wiadomo, że obwód Ziemi jest większy od tego czegoś. Wiedziałem, że tak zareagujesz, słodziaku, dlatego wziąłem coś lepszego. O kurde, serio? Według tak zwanych naukowców, Ziemia jest kulą. Czyli grunt, na którym stoimy, powinien być zakrzywiony. A jednak... Aż muszę to zobaczyć. Jest prosty. Chodź, chodź kolego, chodź, chodź. Jeszcze. Nie wykazuje żadnego odchylenia. Bo tak na serio? Wniosek jest prosty, tak? Ziemia jest... Płaska. Kurde, faktycznie, masz rację. Dobrze, Adam. On wcale nie ma racji, oszalałeś? No sorry, ale chyba sama widzisz, że poziomica nie wskazuje żadnego odchylenia. Żadnego. No chyba jasne, że nie wskazuje, tak? Zakrzywienie powierzchni Ziemi jest tak nieznaczne, że zwykłe poziomica tego nie pokaże. No mamy liście. No ale zresztą, jak budujesz chyba szkołę, to nie robisz krzywej podłogi, tak? No ale czekaj, jak ja idę przed siebie ulicami czy lasami, to mam wrażenie, że idę po płaskim, a nie po kuli. Właśnie, poza tym, gdyby Ziemia była kulą, to chyba byśmy z niej spadli. Zastanawiam się, kto pisał ten scenariusz tam. Musiał być gdzieś napierdolony. Tak samo oceany spłynęłyby w dół. No tak czy nie? Tak jest. Halo, tak? Ludzie, czy była się przedmiot jak fizyka? Wiecie, co to jest grawitacja? Kochanie, coś takiego jak grawitacja nie istnieje. Nikt tego nie udowodnił. Jest teoria grawitacji, tak istnieje. Ale to tylko teoria, no czy ktoś to udowodnił? No właśnie. Kochaniutki, teoria w nauce to rzecz udowodniona i dowiedziona. A jak coś nie ma dowodów naukowych, to jest hipoteza. Ej, wow. Ja na przykład myślę, że on może mieć rację. Oczywiście, no kochanie, ty chyba nie myślisz. Nie obrażaj jej. Póki co to Brian tylko przedstawił jakiekolwiek dowody, a ty tylko się rzucasz. Czy jesteś chyba normalni? Wiesz, ci w tym brednie? Tak. Ale Sarunia, no po co te nerwy? Zostaw mnie, jesteś porąbani, leczcie się ludzie. Chora. Kwe, pu. To najlepsze. Ja nie ogarniam w chuj. Ej, co jest? Precyzyjny teraz są meteory.
To jest meteory? Meteory? Tak, bo teraz jest największa noc roju. Kurwa, meteory! I ja pierdolę. Zaraz tak jebnie i wiesz, tak, taka fala. Ja nie ogarniam w chuj. Ej, co jest? Ale zajebiście to wygląda. To jest meteory? Meteory? Nie no kurwa, dosyć, mam już tej głupiej wojny, załatwię to raz a dobrze. O nie kurwa, tylko nie to, zaczęło się. O nie, Wielka Brytanio, zaczęło się. Co takiego? Rosja użyła broni jądrowej na Ukrainie. O nie, tylko nie to. Trzeba zadzwonić do Stanów i poinformować o rozpoczęciu protokołu Alfa. Halo Stany, zaczęło się, czas rozpocząć protokół Alfa. O cholera, nie sądziłem, że to się stanie. Dobra, rozpoczynam protokół Alfa. Dobra, czas zadzwonić do Chin. Halo Chiny, zaczęło się, rozpoczął się protokół Alfa. O kurwa, dobra, zrozumiałem. Dobra, zaczniemy od zatopienia floty czarnomorskiej. Teraz zniszczymy wszystkie wojska rosyjskie na terenie Ukrainy. Nie no kurwa, co wy sobie myślicie? Kurwa, tego to już za wiele nie będziesz mi atomówki na przyjaciela zrzucał. Cholera, co tam się odpierdala, czas zadzwonić do Polski. Halo Polska, czas na tajny protokół awaryjny. Dobra, zrozumiałem. Głowica już w drodze. Nie no kurwa, dosyć, mam już tej głupiej wojny załat... No pewnie to tak będzie wyglądać. Ty się zapytał, czy dziadek miał motor. Tak. Jakby... O nie, jak wcześniej. Wreszka. Hej, co masz na tapecie i co ona oznacza? Mam mojego przyjaciela Adasia. Pogodynka to zrobiła, mianowicie przerobiła popularny tekst On Me Drink Diety. Cześć, dzisiaj pokażę wam, jak z tych ciemnych włosów. Teraz będę testował tą karmę drobiową, no i tą karmę. Kurwa, ale a kochani, ten polecam, jest na razie najlepsza karma. Dla ludzi i dla zwierząt. Kurwa. Teraz będę też... I co, wpierdala tą karmę? Ty, o malajwa. Co, wpierdala karmę? Widzę, że dobrze się bawi. Chyba, że karma działa. Dukas. Ale dobrze. Nie ma. Jaka karma.
siedzona. Tu hast mich. Du hast mich. Zastały, może odpowiem. Ale mam strasznie. Kurwa, no nie odpowiada. Jak na rolem, no. Nie odpowiadaj, no. Heniu. Ja, kochani, nic nie poradzę, że Ruscy nas napierdzalają. Co ja zrobię? Ale Heniu, odpowiedz mi na pytanie. Powiedziałem, że każdy będzie walczyć ze swoją wojną. I nic poza tym. Heniu. Walczycie ze swoją wojną? Heniu ma czarny. Przemiestem, może? Zrobiłem to, kochani, dla reklamy i rozwaliłem wszystkich, wary im poopadały. Mam prawie 4 miliona polubień. Powiedziałem, że jestem światowym youtuberem, nie? A wyście mi nie wierzyli, tak? Ja tą karmę, czy nie? Co, normalnie to odpierdala tą karmę? Kurwa, co on odpierdala w TikToku? Gdzie on odpierdala tą karmę? Jakaś inna dostawa. Dobra ta. Nowa dostawa będzie lepsza. Polecam. O. Łykam i jem. Jest super. Mówię wam, że najlepsza konserwa z konserw. Dla psów. Ja swoim psom daję i muszę sprawdzić, czy ona się nadaje, czy nie. Byle czego moje psy nie będą jadły. A ta jest najlepsza. Polecam. Szekęska sobie wezmę. Nie ma nic. Zróbeczka życzę. O kurwa. Ty nie. To nie jest tak, że on nie dostanie jakiejś, kurwa, gangreny, czy chuj wie czego. Jakiegoś, kurwa, on co, nie zaszkodzi tym? Od dłuższego czasu jem te garby. Niektórzy jedzą psy, koty, szczury. Czego mam nie spróbować ja? Dobre porównanie. Are you hurt? Come here. Come here, baby. Probably hungry. Why not sad? Nah, boy. Come on, son. Nah, boy. Come on, son. Kurwa, głupie, ale taki śmieszny. O ty woli. W
Wiesz, co to jest? Klucz do sprawdzania, czy istnieje życie po śmierci. Zanim przejdę dalej, chciałbym zaznaczyć, że nie jestem autorem tego wynalazku. Czy jest to głupie? Tak. Czy jest to śmieszne? Tak, ale okazuje się, że wynalazek autora wcale nie musi tak dobrze działać, jak mu się wydaje. Po pierwsze, po włożeniu klucza prąd bardzo chętnie popłynie sobie tędy, a że jest tutaj styk, no to może przepłynąć dalej w tą stronę. Nasze ciało w porównaniu z miedzią ma dużo większy opór, a prąd wybiera zawsze ścieżkę najłatwiejszą. Co wcale nie oznacza, że przez nas nic nie popłynie. Nie, nie. Po drugie, wkładając klucz do gniazdka, robimy zwarcie. Miedź ma bardzo mały opór, więc popłynie bardzo duże natężenie prądu, które powiedzmy uruchomi bezpieczniki. Jeżeli instalacja elektryczna w naszym domu jest dobrze zrobiona, co nie zawsze się zdarza, to istnieje duża szansa, że bezpieczniki uchronią nas przed sprawdzeniem, czy istnieje drugie życie. Po trzecie, ten klucz trzymamy w jednej ręce, więc autor nie wymyślił najefektywniejszego sposobu na... I tu bardzo ważna informacja dla Ciebie. Pracując z elektrycznością należy unikać dotykania przewodów obiema rękoma. Jeżeli dotkniemy jedną ręką potencjału, a druga będzie uwolniona, pralki na przykład metalowej dotkniemy, to prąd może popłynąć tak, a więc przepłynie przez nasze serducho, co jest bardzo niebezpieczne, szczególnie w przypadku prądu przemiennego, co może doprowadzić do migotania komór. I na koniec, pamiętaj, że to żar, ale z prądem elektrycznym nie ma co żartować. Fajne, fajne. To jest kurwa. I like it like this, and I like it like that, and I like the fat the cat, and I... Cat, kitty kitty cat, kitty kitty cat, kitty kitty cat, cat, kitty kitty cat. Ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy, informacje z ostatniej chwili, to... So you're really not worried about your boyfriend looking at other girls' boobs? Ja pierdolę, co jest? So you're really not worried about your boyfriend? Did you wash your ass today? Irina. Irina. It's Russian? Yes. Do you know my last name, by the way? Shaykh? Do you know my full last name? What is your full last name? Sheikh Islamova. Say that again. Sheikh Islamova. And one more time? Sheikh Islamova. Ale widać Rosjankę. Rosjanki są mega piękne. Ale... Ale chujowa naranowość, nie? Trying to not show any emotion while riding a roller coaster. Pustka, pustka! Misiu! Kocham cię! Pustka! Pytasz mnie, ile kosztuje na cały dzień? Porety bez muzyki, to już są moje tiki. Ona widzi we mnie ADHD, ja w głowie mam melodyki. Ona widzi we mnie ADHD, ja w głowie mam liniki. We mnie ADHD, ja w głowie mam melodyjki. Ona widzi we mnie ADHD, ja w głowie mam liniki. Tylko muzę w głowie ma ADHD. Do you want a camera protector? Do you want a camera protector? What is it? Here? For here. I don't know how much. It's $10. $10. Okay. Yeah? Oh, nice camera! Excuse me. Yes. How much is the screen protector? Did you check the case for you? Cover? No,
No, that's the problem. Yeah. This is wrong kid. What phone is it? Dobra, jest mi. W panamskim raju, gdzie uczestnicy postanowili wybrać się do pobliskiej dżungli, aby nazbierać jabłek na śniadanie. Niestety przytrafił się wypadek. Naszą uczestniczkę Bogusię ukąsiła małpa kapucynka. Po przyjęciu leku APAP noc w dzień, niestety Bogucha trafiła do szpitala. Czy Bogucha trafi z powrotem na rajską wyspę, czy też z niej wyjedzie w plastikowym worku? Tego się dowiemy wkrótce. Nazywam się Claudia Del Dursi i witam Hotel Paradise. O kurwa, chyba trafiłam na Kreta. A chuj tam. Ej, bist du auf, Digga? Nein, nein. Okay. Hä? To jest kurwa głupie. To jest tak popierdolona, kurwa, tak popierdolona. To tak śmiesznie wygląda. Stabilizacja. Ale śliczna jest to. Ale ma dużego nohala, ale Bader taki mały? No właśnie. Zajebista. Tylko, że taki to szybko zniknie. Ja przeszedłem do ryby i zrobiłem tylko drugi rzut. I właśnie zacząłem suma. Pierdolony. Ale jest jazda. Przynęta York Maniak. Fire Tiger. Główka 18 gramów. Już takie dobre 5 minut walki. Nie da się go wyholować. Ciągle robi odjazdy. Powtarza się sytuacja sprzed roku. Tylko nie ten most. Tym razem inny. I sum myślę, że troszkę mniejszy. Chociaż zaraz się tak naprawdę okaże, jaki to jest rozmiar. Nagraj rybę. Niemożliwe. Kurwa, ale wielki. Dawaj, podbieraj. Co jest kurwa? Jest! Dawaj, tylko nie spierdol tego. Stary, pęknie ci do góry. Zajebiście. Grubo, grubo. Ale mi ręka padła. Kurwa. Grubo, stary. Dzięki za podebranie. O, to jest, jak to waży. Ja go nie podniosę. Dawaj, pada. Ale kurwa, bydle. Co? Co? Tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Ten sum ma 140 cm i jest najgrubszą i najcięższą rybą, jaką kiedykolwiek złapałem. Łoż go, kurwa, na klatę sobie położyłem. Ja pierdolę! Niemożliwe. Nie męczę go dłużej. Niech spierdala. Za grubo. Za grubo. Joka bomba. Za grubo. Ja przeszedłem na ryby i zrobiłem tylko drugi rzut. Nieźle. Kiedy
Dzisiaj pokażę Ci, jak będziemy wysyłać kurierem nasz kraftowy kebab wołowo-barani samo mięso w dowolne miejsce w Polsce. Umieszczamy świeże mięcho do naszego rumiańskiego lawasza, po czym zwijamy go, aby się nie rozpadał i zapiekamy. Następnie wkładamy nasz kebab do specjalnego worka vacuum i wyciągamy całe powietrze. Tak zapaczkowany kebab bez surówek i sosu wysyłamy w specjalnej paczce styropianowej razem z chłodzikami. Po 24 godzinach, gdy kurier dostarczy nam paczkę, otwieramy ją. Na koniec podgrzewamy gotowy kebab w opiekaczu, mikrofalówce lub piekarniku. Sos jest rozpakowany oddzielnie. A ty zamówiłbyś taki kebab kurierem? Dzisiaj... Szczerze mówiąc, odgrzewane kebab, no cokolwiek zgrzewanego mi się nie smakuje, nie wiem jak wam. Nigdy w życiu nie kupisz kebaba z budki. Ja wolę se, jak tak samo pizzę średnio lubię zgrzewać, już wolę se już tam zjeść, taka zgrzewana już zimno. Patrz przepis na kebaba o 1000 razy lepszego, jak go do tej pory jadłeś. Moździerz, kolorowy pieprz, tmin rzymski, ziarna kolendry. Dokładnie rozmieć. Zobacz, jaka powstała przyprawa. Jeżeli mechanik ci mówi, że kończą ci się klocki hamulcowe, tarcza hamulcowa, że ogólnie kończą ci się hamulce, a ty się nie znasz i chciałbyś się dowiedzieć, jak to w ogóle wygląda, tak nie wiem. Kupiłem buty za 700 zł. Nie wiem, czy w tym miesiącu jeszcze coś zjem. A propos butów. Muszę kupić te buty. Mi się otwieramy. Uwaga. Po co ten dziura? Jutro sobie kupię buty. Jutro sobie kupię buty. Ale ile mam kasy na koncie? Żebym miał za co jeść. Czekajcie. Pachnie pieniędzmi. I uwaga. Nie, no. Nie wiem, czemu ja je wącham. O kurwa. Jak wygląda lewy. Całkiem cool. Dobra, nie kupię sobie butów, widzowie. Mam 500 zł na koncie. No cóż. To sobie kupię w Warszawie. A tak wyglądają na nogach. Nie no. Tylko 700 zł? Czy one są tyle warte? Kupiłem buty za 700. Szczerze mówiąc? To akurat na buty kappa. 100 zł. Ale nie wiem, jakie buty sobie kupić. Poglądajmy sobie buciki. O! Poglądajmy buty. Jakie są buty fajne? Nike może, co? Nike. Zobaczmy Nike. O, te są spoko. Wygodne, nie? Ale białe bym sobie kupił. Czy czarne? Zobaczmy Nike na razie. Albo na Zalando. Zalando są dużo butów, nie? Zalando. Na Zalando, ale... Ale buty po prostu, odzież. Gdzie są buty? Czyli nie ma w odzieży buty? Buty. Kurwa, buty. O kurwa, to nie, to zróbmy tak. Zróbmy, czekajcie, myślę, jak to zrobić. Może te marki. Marka to tak ma być. Niech będzie tak. Nike. Wszystkie Nike. Teraz tak. Jordany, Adidas, no i tyle na razie, zapisz. Czy jeszcze jakieś dodać? Obuwie? Gdzie jest obuwie? A, no ta, obuwie.
No dobra, to obuwie, głupi jestem. Marka. A, właśnie, mamy wybrać jakieś, nie? Które to obuwie? Obuwie sportowe? Czy snickersy? Bo snickersy, co? Ale dobra, wybiorę tak, ten. Może byś męskie wybrał? Kurwa, gdzie jest męskie? Gdzie to są kurwa męskie? Da się to gdzieś tutaj męskie? Nie ma. Styl, podszewka. To ja nie widzę? Sortuj. No sortuj, ale nie ma coś takiego ten. Marka, rozmiar, cena, obcas, materiał, rodzaj obcasa. No se kurwa. A tu jest damskie, czekaj, obuwie. Obuwie. Ty, a mężczyźni, dobra. Teraz będzie łatwiej. Mężczyźni, obuwie, wszystkie. Okej, dobra. Teraz już jest łatwiej. Dobra. Snickersy, co? Niskie, wysokie dajmy. Może wysokie. Te? Co to są? Ej, te są spoko nawet, nie? Spoko są nawet. Ale nie jakieś niesamowite. Jordanki. Jordanki są spoko. Dobra, będę wpisywać dla trasok. Wpisz sobie buty Rick Owens. Takie? Nie podobają mi się. I 3000 zł stary. Air Force? No ale ja wiem jak wyglądają Air Force. Air Force. Sio jedynki, o. No takie Air Force są takie klasyczne, nie? Spoko są. No to są zwykłe Air Force, nie? Choć w sumie te są ładne, te są fajne. Ale tak po prostu z Air Force. Adidas 3D są. O nie, ale one są obrzydliwe, stary. One są obrzydliwe. Wyglądają kloc. Ej, to nie wygląda, ale strasznie obrzydliwe. Jordany? Ale które Jordany? TTW sztucznie nabija widów i taki zjeb miałby 1K widów? O kim ty mówisz? Pisz Air Memek? O nie! Tragedia! Air Max Plus. Gówno. W sensie wyglądają strasznie kiepsko, wyglądają.
Chodź te czarne jeszcze, nie? Te czarne jeszcze spoko. Tak szczerze mówiąc. Ale to białe... Kurwa, ile kosztują? 830 zł? Ale pewnie są wygodne te laczki. Tak, zwyczajno. No nie wiem, to jakoś mega wygodne. Mówicie, że to? No ja właśnie słyszałem o nich. Vapor Maxy. Ja o nich słyszałem, że one są bardzo ten. Bardzo wygodne. Wyprzedaż? Ty, za 500 zł? Z 800 niby? Słyszałem, że są wygodne, ale to... Te buty wyglądają jak takie zwykłe... Jak takie zwykłe... To też są przecenione. Kurwa, one wyglądają jak gówno. Tak szczerze mówiąc. Wyglądają strasznie chujowe. Ale domyślam się, że są wygodne. Dobra, zobaczmy, Dawid. O, te fajnie wyglądają. Ty. Ty, te nawet fajnie wyglądają. Ty, jakoś mi się spodobały. Fajne. No. Spoko są. Białe na jesień, zimę, a co za różnica? Ten dochodzenie. Wstyd. Takich wyjść. Wynieść śmieci, wyrzucić. Air Max 95 obczaj. Air Max. Ile? 95. Kurde, dużo. Dużo jak... 830. Dobra, na Zelando 760. Ale te buty... Nie wyglądają jakoś super dobrze, no. Białe? No białe już lepiej wyglądają. Niż te czarne. Pomimo, że to samo, ale... Jakoś białe lepiej siedzą. W sumie te białe jeszcze okej są, tak szczerze. Ale chyba te Jordany mi lepiej siadały. Choć te białe też są ładne, no. Nawet ok. Czarne jakoś mi nie siedziały, ale... Białe kupić? No nie do końca, ja nie do końca dbam o buty, aczkolwiek wolę białe buty niż czarne. Jestem z klubu R, chłopie. No, pokażcie mi je. Wyglądają jak jakieś takie galaktyczne buty, nie? Jak jakieś kosmiczne, nie?
I to one świecą w ciemności? Co ty dupisz? One normalnie świecą w ciemności? I nawet czarny jest tym modelem, ty. A nie, na lampę, aha. Że niby coś takiego wpisać. Trafika. Nie wiem. To te buty niby. Switch light. Smoke. To jest ładne. Fajne są te buty. Ty, a może takie bym se kupić, co? Te. Z takimi sznureczkami. Te mi się podobają. Te mi się podobają, Jordane. Fajne są. Ładne są te buty. Żółte sznurówki. Mega ładne. Mega ładne są. Mega mi się podoba. Nie, lowy są takie średnie. Ja bym sobie chyba kupił te. Haje. Haje bym sobie chyba kupił. Lowy są okej, ale haje. Nie wiem, haje mi bardziej siedzą, tak mi się wydaje. Haja bym skupił. Kurwa, jakie pancerne, ty. Ale szczerze, nie podobają mi się jakoś bardzo, a kosztują 1600 zł. No, 2000. Nie są warte ceny, szczerze. No tak, buty to są kontrowersyjny temat. Magda Glow. A ja nie chcę low. Ja bym sobie chyba high kupił. Ja bym sobie high kupił, wiesz? No co tak, ja. Te? Te też są ładne. W sumie. Te też są ładne. To też są ładne. Haje mi się ma bardziej podobają od lowów. No, haje bym sobie kupił na pewno buty. Dla dzieci to są? Czemu dla dzieci? No, takie zwykłe. Ale tak szczerze to... To te mi się najbardziej podobały już. To są spoko.
Trzeba być dopierdolonym. Trzeba być dopierdolonym, mówisz? Co czemu? Co czemu, bo nie pamiętam, o czym mówiłem. Ewrok. O kurwa, chłop. No, takie to bym mógł grube buty, no. No, takie. Nie możemy sobie kupić takie, kurwa. Ludzie by się bali, jakby dostali z takiego buta. Bez gówna dunki. No, mocne, mocne. Ale ciężkie. Nie wpadły zbyć nogi? W sumie nie ma. Ciężkie są. Kurwa, no nie wiem, jakie buty sobie kupić. Nie wiem, jakie buty kupić. Czy... Nie, nie, ja za... o drugiej kończę streama. O drugiej kończę streama. Easy? No easy to spoko. Lity są spoko, ale one nie są jakieś ładne i to jest minus. Myślałem o tych. Albo białych, albo czarnych. 350. 1900 zł. Kurwa, dwa koła, ale słyszę. Dwa koła kosztują. Na przykład takie. Ale kurwa. Szczerze mówiąc, to 2000 za buty, które nie wyglądają jakoś dobrze, ale wygodne są. Tam może znaleźć cacka? A kiedy będzie czarny piątek? Black Friday. A, 25 lipca. Ale to ten Black Friday to jest kurwa ściema, wiesz? Wydaje mi się. Ten Black Friday to dla frajerów. Black Friday, no właśnie. Polsce to skam jest. No właśnie, no. Też mi tak wydaje, że Black Friday to jest. W Polsce nie ma Black Friday. Zresztą, tak szczerze mówiąc, Black Friday nie chciałoby mi się kurwa chodzić po galeriach. Przecież tyle tam ludzi jest. Taki zapierdol. Nie chciałbym mi się do galerii wchodzi nawet. Ja myślę za granicą i tu nie ma ściemy, ale w Polsce to wiadomo. To wezmę. O, czy Black Friday jest taniej? Black Friday do święta wszystkich miłośników zakupu w obcy cen okazji, w tym dniu oferują aż na te znacznie niższe ceny niż na co dzień. Promocje sięgają nawet do 60%. Nie, ale gdzie to mówić takie te?
Ale one nie są po ten. To są te? Nie, to nie są te. Nie, to nie są one. Są te? Nie, no to nie są te. Jeden kolor. Tylko one są update'owane, nie? One mają edity. One są po edicie. Bo tutaj... Nie, no też... To jest inne są. To mają zmienione te. Nie, no to zupełnie inaczej wyglądają, ty. O. A, to jest w ogóle... Czekaj, co? A, tu jest zamek? Co ty gadasz? O kurwa, to mogą być lowy i high'e. Mega zajebista ta opcja. O wow. Zajebiste. Mogą być z tego lowy i high'e. Mega fajne. Laszki też można zrobić? A i tu się zakłada to. Fajnie. Nie wiem, jakie buty kupić, szczerze, ale fajne, te buty może bym kupił sobie, ale nie ma ich do kupna, żeby tak, o, kupić, nie wiem, czemu nie ma żadnych sklepów takich, żeby to kupić. Znaczy tu jest, ale to jest jakaś strona, której nie znam nawet. I to jest za $300. O kurwa. Nie, last of day. $209. Ile to jest 290?